Kobieta, która urodziła się z czterema nogami, Josephine Mart Corbin, zeszła na świat 12 maja 1868 roku w Tennessee. Poród przebiegał bez komplikacji, a jedynym niezwykłym faktem z nim związanym były wyjątkowe cechy dziewczynki. Urodziła się z bliźniakiem dipygusowym. Dipygus to wyrastanie co najmniej dwóch rąk lub nóg między normalnymi. Czyli posiadała dodatkowy zestaw nóg i dwie miednice. Ku zdziwieniu lekarzy, dorastała jak każde inne dziecko. W wieku kilkunastu lat zaczęła występować w cyrku, ściągając uwagę tłumów.